Zlot tuningowanych samochodów Low Life 2015 gromadził przed lotniskiem wielu miłośników czterech kółek. Skąd pomysł na zorganizowanie takiego zlotu samochodów? Generalnie jeździmy na takie zloty do miast dalekich od nas, Poznań, Wrocław, ostatnio nawet Tychy. No i nic takiego nie dzieje się tutaj w pobliżu, tak więc wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby zorganizować to tutaj u nas na miejscu, ściągnąć tutaj lokalnych tunerów, lokalnych miłośników samochodów. No i jak widać, sprawdziło się, tych miłośników samochodów jest naprawdę sporo i impreza póki co wydaje się bardzo, bardzo ciekawie toczyć. Wy też jesteście właśnie takimi miłośnikami czterech kółek? No, jeździcie na takie zloty? Tak, oczywiście. Jeździmy no cały czas, nie? Ale prywatnie. Prywatnie? Prywatnie również. Również też jeździmy, no. Też. No jesteśmy nie tylko miłośnikami czterech kółek, ale również dwóch kółek. Jeździmy na różne zloty motocyklowe. No i ogólnie staramy się pokazać, że Leszno jest w tej mapie tych zlotów. Jest to nasza pierwsza edycja. Trochę się baliśmy tego, że mała przyjedzie, ale staramy się jak możemy. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Pogoda oczywiście dopisała i zapraszamy za rok. Kto może wziąć udział w takiej imprezie? Każdy, kto kocha modyfikowane samochody. Jeżeli ktoś chce na przykład na naszej imprezie być uczestnikiem, wystarczy, że wyśle zgłoszenie, zdjęcia swojego samochodu, opis modyfikacji, przechodzi przez selekcję i jest na naszej imprezie. Aha, czyli to nie każdy może tutaj sobie tak przyjechać. Nie każdy. Przeprowadzaliśmy selekcję, zgłoszeń było naprawdę wiele, wybraliśmy około setki aut. Wiadomo, nie każdy mógł przyjechać, no ale wybieraliśmy te najlepsze samochody. W trakcie imprezy odbywały się konkursy na najniższe podwozie, w którym udział wzięło wiele zróżnicowanych aut. I nasze wyssane z trawy Audi A3 wyszedł z podziemi. 1,30 m. Fani samochodów mogli usiąść za kierownicą BMW, Mercedesów, Fordów Mustangów czy Porsche. Jesteśmy swoim samochodem, który jeszcze projekt nie został rozpoczęty. Niestety jeszcze nie na nas czas. A ty nie jesteś zazdrosna o niego, że on tak z samochodami? Czy znajduje czas dla ciebie? Nie, jakoś tak wciąga mnie na razie do tego, więc nie powinnam chyba, nie? No pewnie, że nie. Moja dziewczyna dobrze o tym wie, że jest ważniejsza od samochodu. To nie są takie ze sklepu. No to więc przez to interesuje każdego tutaj, jak to mogą młodzi, jednak mają wizerunek swój i wiedzą, co z tego zrobić. To pierwsza edycja zlotu, który, jak zapewniają organizatorzy, odbędzie się ponownie w Lesznie.